Witajcie. Jakiś czas temu prosiliście mnie o przepis na tureckie kiszonki. A więc dzisiaj mój mąż postanowił, że je przyrządzi. I ja zapraszam Was na przepis. Na przepis od mego męża. Do przygotowania kiszonek, akurat w tym przypadku, to jest mieszanka, którą wybrał Abdullah. Podoba mu się widocznie różowa kapusta, dlatego zawsze dodaję czerwoną marchew. Wy możecie dać zwykłą. Paprykę chciał, dlatego żeby była ostra. Papryka jest ostra, więc jest kapusta, czerwona marchew i papryka. Do tego będzie potrzebna sól kamienna. Tutaj jest. Wyparzony słoik i dużo czosnku. Baśka, nekoedzia, spontano. A, pół biber. I żeby było jeszcze bardziej ostre, zaraz pokażę Wam, dodamy taką paprykę. Też pół biber, ale same te ziarna, które są w środku. W Turcji normalnie do kiszonek dodają ocet, ale my octu nie dodajemy, bo już jest zimno. Ocet jest tylko po to, żeby zakonserwować kiszonki, żeby one się nie popsuły, a już jest zima, wystarczająco jest zimno, więc octu nie dodamy wcale. Zobaczcie, tak wygląda ta papryka. To są prawie same ziarna. I Abdullah też ją będzie dodawał od razu do słoika, dużego słoika. W Turcji do kiszenia używamy takich ogromnych słoików. Teraz warzywa. Najpierw Abdullah kroi marchewkę. On jej nie obiera, ale wy jak chcecie możecie obrać. Neden soniursus? Sorsa. Bir özellik var mı? Soyulmasını gerektirecek bir durum yok ki. Temiz olması yeterli zaten. Rengini vermesi gerekiyor. Onun için de kesiyoruz, içini açıyoruz yani. Kabuğunun kimseye bir zararı yok. Sen onu sonra yiyor musun yoksa sadece renk versin? Yiyorum, öyle de yerim. Tamam. Afiyet olsun. Düzgünleri mi ayırıyorsun? Kötü ucu varsa ya da bir şey, onu mu kesiyorsun? Şu kısımları temizliyorum. Ha. Abdullah sprawdza, czy wszystkie są dobre, te, które mają jakieś tam, są lekko przepsute, to po prostu odcina.
tego słoika, na taki słoik daję 5 łyżek soli. Soli kamiennej, ta sól nie jest jakaś wyjątkowo, wyjątkowo słona, momencik. Ta sól nie jest jakaś wyjątkowo słona, dlatego 5 łyżek. W innym przypadku po prostu te kiszonki trochę nam zmiękną, a my nie chcemy, żeby zmiękły, dlatego musi być trochę więcej soli. Nie dodajemy octu, tak jak mówiłam, teraz Abdullah rozpuszcza sól i będzie zalewał wodą warzywa. Wy możecie dodawać soli na litr wody, łyżkę soli, tak jak to się dodaje w Polsce. Ty burior z entusią. Amatus. O zaman karşır mı? Karşır, karşır değil mi? Tabi tuzu zaten eritip koyduğumuz için. Hı hı. Şimdi bir seçim değil mi? Evet, onu biraz ekleyebilirsin. Tuz. Hı hı. Tutayım mı? Bayağı kabarcıklar çıkıyor hala. Teraz woda jest po sam brzeg, zobaczcie. Nadal wychodzą pęcherzyki powietrza, więc ta woda będzie się zmniejszy, więc prawdopodobnie trzeba będzie dolać jutro nowej wody z solą odrobinę. I tak wygląda przygotowane kiszonki. Teraz nekadar i haftadururlardeme. Tak, 2 tygodnie sobie postoju i za 2 tygodnie będą gotowe i będziemy mogli próbować kiszonki. Emin olmak için 20 gün durmak farkı da var. Evet. To teraz ja będę kisiła kapustę na sposób polski. Skoro mam przygotować potrawy wigilijne, musi być też kapusta kiszona. Bez kapusty kiszonej się nie da, więc ja będę teraz szatkować to, co zostało, ten kawałek kapusty, będę szatkować. Nie mam żadnej takiej tarki ani nic z tego rodzaju, więc będę po prostu kroić. Zobaczcie, ile mam kapusty. O, aż się sama dziwię, że jej jest aż tak dużo. Teraz będę ścierać na tarce makę. Jeśli będzie zasłone, to można będzie wymoczyć. Gorzej, jak będzie niedosolone. I teraz trzeba to wymieszać. Będę wołała Abdullaha, żeby mi pomógł. Abdullah, jardym razem. Jogusem. Buru bir kova den mes. Ne büyük ne oluyor? En büyük böyle fıçı. Ha? Fıçılar da yapar ki bunu ayaklarla.
Siz de pekmez yaparken onu bu şekilde yapıyor bende. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Może akurat takie kiszonki przyrządzicie sami. Myślę, że będą bardzo smaczne. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejny film. Görüşürüz!